Samuraj, judo, geisha, origami, sushi. Choć słowa obce, brzmią jednak znajomo. Kultura japońska od lat pociąga i zachwyca. Miłośnicy krainy kwitnącej wiśni od dziś mają swoje święto. Japoński zwyczaj parzenia herbaty to cały ceremoniał. Najpierw gospodarz zaprasza gości, którzy przebywają w ogrodzie. Później zaproszeni zbliżają się do wnęki, w której znajduje się fragment tekstu z sentencją. Zanim goście usiądą, powinni go najpierw przeczytać. W czajniczku słychać gotującą się wodę, dzwonią kawałki miedzi, a mistrz ceremonii przeciera czarki i nalewa wodę łyżeczką z bambusa. I też drobne dźwięki czasami tutaj są dla nas sygnałem, że coś się zaczyna, coś się kończy. Stąd też spotkania herbaciane zawsze odbywają się w ciszy. Oprócz tradycyjnych rytuałów, kultura japońska zachwyca swoją baśniową mitologią. To bóg szczęścia. Japończycy wierzą, że zapewnia im dobrobyt, płodność, zdrowie i długowieczność. Takich lalek jest w tej tradycji znacznie więcej. Wszystkie do dziś traktuje się jak talizman. Lalkami obdarowane są dziewczynki, ale obdarowani są również chłopcy. To są lalki wojowników, to są lalki właśnie bóstw opiekuńczych. To są lalki, które nie służą również zabawie, ale one właśnie zajmują to specjalne miejsce w domu japońskim. W ciągu wieków zmieniło się ich przeznaczenie, kolorystyka, ułożenie rąk. Najczęściej wykonywano je z jedwabiu, drewna, słomy czy niepotrzebnych arkuszy papieru. Lalki autorstwa Mirosławy Truchty zostały zrobione zgodnie z japońską zasadą. Im mniej metalu, tym lepiej. Zachwycają swoją lekkością i misternym wykonaniem. Wspaniała jest taka kultura, która przetrwała przez tyle tysięcy lat. W Europie nie było takiego państwa, które by było niepodległe przez tyle lat. Nawet w szkole mamy, uczymy się języka japońskiego, no i dlatego przyszliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało i właśnie chodzimy na takie dni japońskie. Jutro podczas Dni Japońskich będzie można posłuchać wykładów, obejrzeć spektakl, a nawet wziąć udział w warsztatach kaligrafii. Wszystkie imprezy odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej Wschód-Zachód. Wstęp wolny.